Hej wszystkim, z tej strony wasz ulubiony SS-owy YouTuber. Dzisiaj zajmujemy się wielką imbą, jaką jest cudowna aktualizacja. Jeżeli chodzi o kody, które przyszły, są tu dwa kody, bo wiem, że pewnie o to zapytacie i będziecie chcieli wiedzieć. Wkleję wam je w przypiętym komentarzu pod tym filmem, bo wtedy będziecie sobie mogli je łatwo skopiować. Jeden jest nowy dla nowych na StarRidera, a drugi jest na 150 star coinsów i jakieś tam dodatki. Jak widzicie, jestem sobie tu, no tak średnio urodzinowo. Tak, dostałam te rzeczy, bo ten kod już udało mi się wpisać. Widzę, mam tu jakieś wszystkiego najlepszego. No tak, bo teraz dostaliśmy dużo ciekawych rzeczy w Morland. Jednocześnie mamy też coś do zrobienia w Yharnam, ale powiem wam szczerze, że chyba nie ma sensu tego w Yharnam wam pokazywać, sami sobie zobaczycie. Z tego co widziałam, w sumie mogłam jechać od razu do Morland tamtą podwózką, nieważne. Z tego co widziałam, będą dodane jakieś tam pozy i w ogóle można fajne rzeczy kupić tam u tej babeczki prześmiesznej, która robi siebie za aktorkę. No i więc jak chcecie, to sobie tam pójdźcie, nie wiem, może pójdziemy tam na live. Kolejna ważna informacja to to, że została podwojona ilość doświadczenia, którą koń zdobywa, kiedy trenuje, więc będę teraz srogo trenować, jak będę miała wolny czas. Teraz niestety trochę biegnę, bo mam dzisiaj trzy filmy do nagrania. Więc was przepraszam, że nie jest śmieszniej w ogóle, ale no stwierdziłam, że wypadałoby jednak wrócić do robienia filmów z aktualizacji i trochę się do tego przyłożyć, a wtedy więcej osób was to zobaczy, bo słyszałam takie opinie, że kiedy robię live'y, to wtedy nie każdy trafia, potem powtarzać mu się nie chce, dlatego zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No widzę, że jest złoto-różowo, lampiony porozwalane, wszędzie syf oczywiście, bo jak imprezę mogli zrobić ludzie z SSO? Odebrałabym te rzeczy, słuchajcie, ale nie mam miejsca, więc biorę sobie je kiedy indziej. No i oczywiście impreza jest jak zawsze na tym wielkim terenie, gdzie dzieje się zazwyczaj wszystko. No i widzę, że naprawdę niezła imba, szkoda tylko, że jest, że tak powiem, ta sama budowa sceny i tego wszystkiego, jak jest na innych wydarzeniach. No ale w sumie często tak jest, że na przykład na jakichś wioskach coś się odbywa, to zazwyczaj mają jedną i tą samą scenę i to tak zazwyczaj wygląda. Widzę tutaj Evergreya, Rihannon i Avalona. Z Evergreyem można porozmawiać, z tego co wiem, bo można się z nim przejechać. Te udane jazdy z Evergreyem. Wow. Aha, i mogę go... Wow. Wow, mam zioba. Dobra, ziom, idziemy żreć tort. W ogóle tutaj z Madison też można, z tego co słyszałam. Z Erikiem nie, z Holly nie. Jezus Maria, co tam jest? Co tam robią te ekwestriowe rzeczy? Ojejku, to tutaj jest talia i w ogóle. Ła! Ej, ja tu koniem wjechałam. Haha! Nieważne. Dobra, idziemy odstawić Evergeya, bo tutaj się złe rzeczy dzieją. Oczywiście nasz ulubiony kocyk piknikowy. Dziewczyny będziemy robiły imprezę. Powiem wam, że jestem teraz po praktykach, jestem po prostu tak styrana i mam tak dość i tak mi się nie chce, że to jest już niesamowite. Ta z Ranią też można pojeździć, tutaj mamy sklep numer jeden, smakołyki dla koni, tort urodzinowy dla konia, kupmy sobie w sumie jeden, bo ja nigdy tych smakołyków dla koni nie mam, nigdy koni nie karmię, bo jestem okropna. Tutaj widzę jakiś wyścig, o i wodzirejka urodzinowa, jak 6 lat, przecież kończy 8 lat. Wow, oni nawet nie wiedzą, ile mają lat. Ach tak, złote podkowy. To wiecie o złotych podkowach, mam nadzieję. Złote podkowy się akurat bardzo, bardzo fajnie zbierało. Cieszę się w sumie, że to przywrócili, bo to jednak taki event, na którym fajnie jest coś przywracać. Lubię kiedy... O, lubię po prostu, bo dużo z was narzeka, że na eventach takich właśnie jest mało tych rzeczy do roboty. No tutaj widzę, że wzięli jeszcze fajerwerki z Sylwestra itp. itd. No to spoko. O, z tortu mogę coś wziąć. Dla mnie takie eventy jak urodziny i w ogóle to jest spoko, więc nie muszą się wielce dla mnie męczyć. Cieszę się, że coś jest. Zazwyczaj kiedy są takie imprezy, to dostajemy star coinsy, więc właściwie praktycznie tylko na tym nam zależy. No i w sumie to chyba tyle, co chciałam wam powiedzieć. Jestem zadowolona, mi się tu podoba. Nie pamiętam, jak było w zeszłym roku na urodzinach. Naprawdę mam zawałę i totalnie nie pamiętam, jak było w zeszłym roku. Mam nadzieję, że mi wybaczycie.
Ale no tak to wygląda. A i tu możemy kupić nowe czapeczki. Te czapeczki możemy sobie jeszcze kupić dla naszego konia u Talii w sklepie. W sensie nie u Talii, tylko u tej jej koleżanki. I słyszałam, że jeszcze coś tu jeszcze było. Aha, Rania Madison Evergrey to wiadomo. Wiem, że można pozbierać unikalny strój, ale chyba unikalny strój zbiera się właśnie za te cudne podkowy. No. To jak chcecie, to podkowy sobie zbierajcie. Tutaj widzę, co tu jakiś wyścig jest. Czekaj, Fort Pinda, zaraz za rogiem przyczyni mi się powodzenia. Wyścig urodzinowy? Nie wiem, co to znaczy, ale może tu chodzi... Albo dobra, nie wiem, sprawdźmy to, lepiej sprawdźmy to. Sorry naprawdę, że sprawdzam to tak wybiórczo, ale no pewnie większość rzeczy była w zeszłym roku. Dodali co prawda trochę nowych dodatków, z tego co słyszałam, one już nie wrócą, więc polecam wam je kupować. Jeżeli chodzi o konie magiczne, to jeszcze 2 tygodnie zostaną, więc o nie się bać za bardzo nie musicie. I zbierajcie sobie pieniążki. No i tak. I tamte pozy u Talii, to wiadomo, o mundurowi idą mi przez okno, jak dobrze. Więc, no jejku, ciągle mówię więc. Odzwyczaiłam się, bo ja zazwyczaj mówię wszystko na żywo, a tutaj wiem, że i tak nie będzie mi się chciało tego montować, będę szczera z wami. Naprawdę. Tak jestem rozleniwiona przez te praktyki, ale tak mi się nie chce. Wiecie, czemu mi się nie chce? Bo zazwyczaj robotę kończę o 12 do 14 i muszę siedzieć, żeby mnie coś w trakcie nie rozjechało. Podkowa! Moja! Moja. Macie już pierwszą podkowę, jakby ktoś chciał. W sumie zawsze mnie to śmieszy, kiedy ktoś, wiecie, robi te filmy w stylu wszystkie podkowy albo wszystko wszędzie. Z jednej strony to jest pomocne, ale ludzie się potem biją na czas. O serio? Przecież się zestakują. Dobra, koniu, zjesz sobie tort. Ludzie się zawsze biją, kto pierwszy zrobi film tego typu. Och, jak on dziwnie to robi. Żryj, koniu. To dla ciebie. Koniu! 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 Halo! Koniu! No koniu, no. O, Juaneta. Ej, no słuchajcie, nie mogę trafić mojego konia z jedzeniem. Dobra, nieważne, pani podkowo. Wygrała pani... nie chciałam wyrzucić mojego kapelusza ogrodowego. Odsuń się, chodź tu, mordo, bo ja ci zaraz tak... Tak ci zaraz dam, no nie wierzę, oni do teraz tego nie ogarnęli. Przecież widać, że ja to mam. One powinny się stakować od razu, a nie, że ja wszystko muszę wyrzucać, żeby ogarnąć głupią podkowę. No serio? To powinni zmienić, a nie ten brzydki kolor inwentarza, który kompletnie mi się nie podoba. Boże drogi, mój koń to chyba zdechł po takiej ilości cukru. Koniu, przepraszam, oni mi kazali ci to dać. To wszystko przez tą podkowę. Dobra, u niego coś tam się dzieje, ten żeton wstrętny. Czy powiedzcie mi szczerze, ty zbieracie tego... Ty, wy zbieracie tego żetona? Bo ja to tak średnio powiem wam szczerze i chciałabym te kolekcje zbierać, bo jednak lubię mieć wszystko na maksa porobione, ale jakoś tutaj zbieranie i robienie zdjęć to mnie po prostu odpycha. Teraz się w sumie zastanawiam, czy ten niesamowity wyścig, ten niesamowity urodzinowy coś tam, to nie jest coś na zasadzie tu będzie najwięcej podków, więc tu przyjeżdżaj, bo tu przychodzę, tu podkowy widzę. Ale zobaczymy przy okazji, czy te podwójne, te działają. Oj, kolejna podkowa. No. W takim razie, no, dziękujemy SSO, wszystkiego najlepszego, w sumie 8 lat to już dosyć długo, 8 lat naprawdę, od 2012. Albo może to oni źle policzyli tam jeszcze, nie, no 8 chyba, nie, od 2012 roku. Dobra, nie umiem liczyć w głowie, za bardzo jestem skupiona, sorry, w ogóle mam dzisiaj taką, wiecie, taka jestem, o, kebab jest ebe. Totalnie kebab jest ebe i wiecie, mam ochotę wychillkować z herbatką, nagrać sobie odcinek na spokojnie, ale nie mogę, bo oczywiście powiem wam, że jeszcze praca nie byłaby taka zła, gdyby nie to, że ja mam autobus miejski o 14.13, jadę tym miejskim i kolejny autobus do domu już mam o 14.45. Ten miejski nie zawsze mi dojedzie na czas, no i niestety wracam bardzo późno do domu. Jeszcze teraz są jakieś problemy z komunikacją u mnie i często się spóźniam. I wiecie, no po prostu różne rzeczy wychodzą, ale to nie jest mój film o narzekaniu. Tym razem narzekam na swoje życie, a nie na grę. Jakoś nie mam ochoty ich hejcić dzisiaj. Naprawdę, fajny tort, fajne urodziny. W sumie mógłby być większy, że tak powiem, przytup. Mogliby dodać jakieś dialogi, mogłoby być ciekawe, jakieś, nie wiem, ciekawostki z tworzenia tej gry.
No ale. Ale. No i nie wiem, kto widział. Jak nie widzieliście, to wam powiem. Na końcówce tego jakby opisu dzisiejszej aktualizacji było napisane miau. I nie wiem, czy pamiętacie filmik pewnej youtuberki, która pokazywała rzeczy. A nie, tylko 250. A może tutaj tak było? Nie wiem. 250 plus 100 tam było? Nieważne. Nie wiem, czy widzieliście filmik pewnej youtuberki, ale mówiła właśnie ona o tym, że Star Stable odnawiało różne rzeczy za naszymi plecami i nam o tym nie mówiło. Jedną z tych rzeczy był kot. I prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy mieli nowe koty do kupienia, więc zbierajcie pieniądze na nowe koty, które wyglądają jak koty z The Sims 4. Piszcie to sobie, na pewno znajdziecie na YouTubie. A ja dziękuję wam za oglądanie. Moją opinię znacie. Jest okej, okay, jest złoto, jest różowo, zwykłe urodziny. Moje były fajniejsze. I życzę wam miłego dnia. Pa, pa!